I mamy już kilka minut po godzinie 20. To wtorkowe wydanie programu Studio w Szczecinie.pl. Michał Kaczmarek, dobry wieczór. Przed nami bardzo polityczna rozmowa z gościem. Gorąco was więc zachęcam do bieżącego uczestnictwa w tej dyskusji i do zadawania pytań. Tematów dzisiaj mamy całkiem sporo, ale jest jeden temat, który myślę, że rozpocznie naszą rozmowę, ale najpierw przedstawienie gościa. Łączymy się z Warszawą, gdzie jest posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Internautów na bieżąco zachęcamy do zadawania pytań. Pani poseł, czy ksiądz Andrzej Dymer zasłużył według pani na minutę ciszy? Panie redaktorze, to bardzo trudna i skomplikowana sprawa księdza Andrzeja Dymera. Dla wielu wypowiadających się dzisiaj osób, chociażby przewodniczącego Komisji do Spraw Pedofilii, kończy temat, już właściwie zamyka sprawę. Ale tak absolutnie nie powinno być. Ta opieszałość Kościoła katolickiego jako instytucji w próbie chociażby rozwiązania tej sprawy, bo przecież wiemy o tym, że biskupi szczecińscy wiedzieli o sprawie od 1995 roku przynajmniej. I wszystko to, co działo się wokół tej sprawy, czyli próby blokowania artykułów prasowych, mówię tutaj o Rzeczypospolitej od 2008 roku, utajnianie akt, opieszałość prokuratury, to wszystko, bardzo przepraszam, mam nadzieję, że państwo mnie widzą, to wszystko pokazuje tylko, jak bardzo ta sprawa jest skomplikowana i wielowątkowa, ale śmierć księdza Andrzeja Dymera absolutnie nie kończy tej sprawy, bo przecież wiemy, że wiele osób wciąż powinno zostać pociągnięte do odpowiedzialności w tej sprawie za opieszałość. Mówi się, że młyny Kościoła katolickiego, Kościoła mielą powoli, ale ja mam wrażenie, że tu ewidentnie było tak, że wielu osobom zależało na tym, żeby te młyny nie mieliły wcale, że były osoby, które nie tylko próbowały tę sprawę zatuszować i zatrzymać i spowolnić, ale przede wszystkim być może liczyły na to, że faktycznie ta sprawa gdzieś w przeciągu kilkunastu następnych lat po prostu się rozmyje. Pani kontynuowana. Mówi pani o pociąganiu do odpowiedzialności, więc zakładam, że ma pani koncepcję tego, jak ten temat powinien dalej się rozwijać. No przede wszystkim zastanawiająca jest rola i też milczenie arcybiskupa Dzięgi w tej sprawie, ale także jego sposób działania, bo przecież jeżeli wiemy o tym, że arcybiskup Dzięga spotkał się z jedną z ofiar księdza Andrzeja Dymera, to dlaczego nie złożył chociażby zawiadomienia do prokuratury? No wiemy o tym, że musiał wiedzieć o tej sprawie od wielu lat. Mamy kilku papieży, kilku arcybiskupów i tak naprawdę wiele osób świeckich, wielu polityków, którzy wiedzieli o tej sprawie od wielu lat, milczeli, nic nie zrobili. To jest klasyczny przykład tego, jak wygląda jakakolwiek próba wyjaśnienia przestępstw seksualnych w Kościele katolickim. Pani poseł, kilku papieży, kilku arcybiskupów, ale także kilka rządów, kilka pewnie kadencji prokuratorów. Czy to nie jest... No coś dziwnego jednak w gruncie rzeczy, że tak naprawdę w przededniu śmierci księdza Dymera tak naprawdę odpalana jest bomba, która by tej reputacji tego księdza pozbawiła. Czy pani poseł nas słyszy? Nie słyszę pana, panie redaktorze, i nie widzę niestety. Mam nadzieję, że to nie z mojej winy, ale... Te nasze technikalia czasami mają to do siebie, zresztą wiadomo, łączymy się online z Warszawą, a więc czasami takie różne sytuacje mogą mieć miejsce. Mam nadzieję, że już za moment będziemy mogli powrócić do rozmowy z naszym gościem. Nasi specjaliści bardzo aktywnie pracują, żebyśmy za moment mogli kontynuować rozmowę z panią poseł. Przypomnę, dzisiaj we wtorek gościem programu Studio w Szczecinie.pl jest posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, a mam nadzieję, że pójdzie, bo przecież nie takimi już problemami sobie radziliśmy, to za moment będziemy mogli powrócić do rozmowy z naszym gościem. Uprzedzę też naszych słuchaczy, że i naszych widzów, że temat
który rozpoczął nasze dzisiejsze studio, to nie jest jedyny temat, który będzie poruszony podczas dyskusji. Stąd też myślę, że na żywo i na bieżąco będę was zachęcać do tego, żebyście pisali komentarze. Obiecuję, że one będą się w czasie dyskusji z panią poseł pojawiać. Fakt, że słyszycie Skype'owy dźwięk, oznacza, że próbujemy cały czas się połączyć i kontynuować naszą rozmowę z gościem. Wydawca programu przed momentem powiedział słowo dziwne rzeczy, to znaczy, że rzeczywiście dzieje się prawdopodobnie jakaś techniczna awaria. Nie wiem jeszcze, czy po naszej stronie, czy po stronie pani poseł, stąd też pewnie za moment będziemy widzieli, czy to po naszej stronie, czy nie po naszej stronie, to nie jest ważne. Słyszymy się, pani poseł? Tak. Widzów utrzymaliśmy, a więc byli oni cierpliwi. Mogę wrócić do zadawania pytania. Co powinno stać się dalej ze sprawą księdza Dymera, to jedno, ale ja pytałem o coś takiego, że pani powiedziała trzech papieży, trzech arcybiskupów, ale też rządy rozmaite w międzyczasie się zmieniły, zmieniły się kadencje prokuratorów, a tak naprawdę ta bomba, która no, ostatecznie mogłaby podgrzebać reputację księdza Dymera, została odpalona w przededniu jego śmierci. Tak, no to oczywiście jest koincydencja i na to nie mamy absolutnie żadnego wpływu, ale trzeba przecież przypomnieć, że w Sejmie powstała Komisja do Spraw Pedofilii. Nie jest to niestety komisja złożona z ekspertów i specjalistów w temacie. Na jej czele stoi człowiek powiązany z fundamentalistyczną organizacją Ordo Iuris i wiemy o tym dobrze, że poza tym, że finansowanie tej komisji jest bardzo wysokie, to tak naprawdę trudno dziś powiedzieć, co właściwie przez ten rok komisja zrobiła. Ale trzeba też przypomnieć o tym, że jeśli chodzi o prokuraturę generalną, to przecież wiemy o tym, że wyszło zalecenie do prokuratorów regionalnych mówiące o tym, żeby przestępstwa na tle seksualnym w Kościele katolickim traktować jednak w sposób pobłażliwy. Oczywiście wiele się zmieniło, jeśli popatrzymy na przestrzeni tych 20 ostatnich lat. Dziś częściej temat pedofilii w polskim kościele i molestowania w polskim kościele przestaje być tematem tabu i to wciąż jest wierzchołek góry lodowej. Ja rozumiem, że Kościół jako instytucja boi się tego, co wydarzyło się w Irlandii, tego, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, bo przecież wiemy, że tam, kiedy ruszyły masowo odszkodowania, wiele diecezji po prostu najzwyczajniej na świecie zbankrutowało. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Kościół jako instytucja w sposób systemowy ukrywa i tuszuje takie sprawy. No i niestety nie można tutaj liczyć ani na Watykan, ani na komisję, o której mówiłam. Powołanie niezależnej, świeckiej komisji złożonej z ekspertów być może pomogłoby nam w tym, żeby te sprawy rozwikłać, no ale tak się niestety nie dzieje. To znaczy absolutnie zgadzam się z panem redaktorem, że wiele poprzednich rządów też można by było posądzić o to, że tego tematu absolutnie rządy nie chciały ruszać. No wiemy, że mariaż trona i ołtarzu jest w Polsce wciąż jeszcze bardzo silny. Widzimy to bardzo wyraźnie w sprawie księdza Andrzeja Dymera i tego, jak bardzo wiele osób wspierało księdza, nie tylko w sposób przecież finansowy, ale także właśnie poprzez ukrywanie i tuszowanie tej sprawy. Osoby publiczne, politycy, którzy przecież wiedzieli o tej sprawie od lat i mam nadzieję, że sprawiedliwość zostanie ofiarom przywrócona, bo te ofiary na pewno na to absolutnie zasługują. To też ogromne. Muszę dopytać od razu w tym miejscu, jeżeli nie zakończenie sprawy, to w takim razie w jakim kierunku to wyjaśnienie sprawy powinno iść według pani? No i co się będzie działo od dzisiaj, kiedy tak naprawdę główny podejrzany jest już osobą nieżyjącą? No tak, ale wciąż pozostaje sprawa arcybiskupa Dzięgi, który, tak jak mówiłam, no niestety jest po wczorajszym reportażu jasne, że o sprawie wiedział i że też można powiedzieć, że jest współwinny tej zbrodni, bo ukrywanie i tuszowanie zbrodni oznacza po prostu współwinę. Pani poseł, jeżeli chodzi jeszcze o to, to ten reportaż TVN-u wczoraj rzeczywiście wstrząsający, jak i dzisiejszą wiadomość o śmierci księdza Dymera. Oczywiście nie będziemy tutaj dyskutowali o zbiegach okoliczności albo o braku zbiegów okoliczności, no ale trudno jest nie zauważyć pewnych koincydencji, jeżeli chodzi o terminy. Zaledwie w ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się o odwołaniu księdza Dymera z funkcji dyrektora Instytutu Jana Pawła II, potem reportaż TVN-u. Dzień później śmierć. Myśli pani, że to wszystko jest w jakiś sposób powiązane przypadkiem, czy nie do końca?
Rzeczywiście może być przypadek i zdarzenie losowe. Informacje prasowe podają faktycznie, że ksiądz Andrzej Dymer cierpiał na chorobę przewlekłą i rozumiem, że to może być przypadek, ale raz jeszcze podkreślę, była wystarczająca ilość czasu na to, żeby ta sprawa ujrzała światło dzienne, a przecież nie tylko próby podejmowane przez dziennikarzy ujawnienia akt i próby opowiedzenia o tej sprawie, widzieliśmy jak się skończyły. Ja też przypomnę, że prymas Wojciech Polak, który spotkał się także z ofiarami kilka miesięcy temu, rok temu w wakacje, o ile się nie mylę, także nie podjął żadnego działania w tej sprawie, żeby tę sprawę po prostu na czas wyjaśnić. A tu już kuriozalnym jest fakt, że arcybiskup Dzięga zwlekał tak długo z tym, żeby pozbawić księdza Dymera tej funkcji, którą przecież sam mu nadał. Ostatnie pytanie w tym temacie, pani poseł, chyba że nasi widzowie dołączą i będą dopytywać. Czy w takim razie zawieszenie działania komisji, która miała wyjaśnić tę sprawę, jest zasadne według pani? No nie, absolutnie nie, ale myślę, że do czasu, kiedy nie powstanie faktycznie dobra, niezależna komisja złożona z ekspertów, to takie sprawy wciąż będą po prostu zamiatane pod dywan. Ja polecam sprawdzić mapę kościelnej pedofilii opublikowaną przez Joannę Schering-Wielgus i Agatę Diduszko-Zyglewską, które pracowały, ale także wciąż pracują, bo wciąż zgłaszają się przecież nowe ofiary księży. Ja chciałabym jeszcze zaznaczyć, że kiedy czyta się te doniesienia medialne dotyczące akt tej sprawy, to widać wyraźnie, że ksiądz Andrzej Dymer był takim klasycznym predatorem seksualnym, drapieżnikiem seksualnym, który po prostu wykorzystywał tą sytuację, w której znaleźli się wychowankowie. To jest takie bardzo ostre sformułowanie, pani poseł, ale ja jeszcze raz wrócę. Czyli ta komisja powinna działać dalej, czy nie powinna? Bo z pani wypowiedzi wynika, że powinna działać dalej, ale nie ma sensu, żeby działała. Ja podkreślę raz jeszcze. Lewica złożyła w Sejmie projekt niezależnej komisji złożonej z ekspertów. Jeżeli mamy dziś sytuację, w której w Sejmie powołaliśmy komisję do spraw pedofilii, która przez rok czasu właściwie nie ma żadnych osiągnięć, i dziś mówi o tym, że zamyka akta księdza Dymera, ponieważ ksiądz nie żyje, no to naprawdę należy się zastanowić, jaka jest rola i jaka jest funkcja takiej komisji. Ja czekam na ruch prokuratury, ja czekam na oświadczenie ministra Ziobry, który mógłby nam wytłumaczyć, dlaczego wszystkie sprawy pedofilii, wszystkie sprawy dotyczące molestowania seksualnego w polskim kościele są w ten sposób po prostu traktowane, bo ja rozumiem, że to jest polecenie polityczne z góry. Posłanka Katarzyna Kotula jest we wtorek gościem programu Studio w Szczecinie.pl. Sprawa księdza Dymera to nie jest jedyny temat, który będziemy dzisiaj poruszać w naszym programie. Stąd też zmieniamy temat, przechodzimy do sprawy ogólnopolskiego strajku kobiet. Pani poseł, dlaczego według pani drugi raz strajk kobiet już nie wytrzesał tej energii, jaką udało się wytrzesać za pierwszym razem? Mówię, kwestia orzeczenia, a kwestia opublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Panie redaktorze, Ogólnopolski Strajk Kobiet, ruchy i organizacje kobiece organizują protesty nie tylko od dnia 22 października zeszłego roku, kiedy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego został przedstawiony, ale przede wszystkim od 2016 roku, ale także od wielu lat, kiedy podejmowano próby jakiekolwiek zaostrzenia ustawy aborcyjnej. Oczywiście Trybunał Konstytucyjny, który jest upolityczniony i mamy pełną świadomość tego, że to polecenie z Nowogrodzkiej musiało być decydujące, jeśli chodzi o to, jaki wyrok zapadł, to tak naprawdę ruchy i organizacje kobiece, także strajk kobiet, który istnieje od 2016 roku, od tych pierwszych dużych masowych protestów kobiecych, od pierwszej takiej próby zaostrzenia, która faktycznie spowodowała, że setki tysięcy kobiet wyszły na ulicę. I to nie jest tak, że my protestujemy tylko od 22 października zeszłego roku. Dziś formy protestu mogą być różne. Możemy protestować w różny sposób, ale także możemy podejmować różnego rodzaju działania, które doprowadzą do tego, żeby głos kobiet był słyszalny. No, strajk kobiet, inne organizacje kobiece są dzisiaj częścią chociażby Komitetu Legalna Aborcja Bez Kompromisów, który pracował nad ustawą dotyczącą legalizacji prawa do przerywania ciąży i dziś chociażby podpisy pod tą ustawą są zbierane i to jest jedna z form działania, ale nie jedyna oczywiście. Te protesty, można powiedzieć w porównaniu do 2016 roku, faktycznie były
większe, jeśli chodzi o liczbę miejscowości, które brały udział, bo te protesty tak naprawdę odbywały się nie tylko w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, ale także w wielu mniejszych miejscowościach. Ja przyznam się szczerze, że w takich, których nigdy wcześniej, nawet w 2016 roku, kobiety nie protestowały. Mi chodziło o tą liczebność protestów ze względu na to, czy nie ma pani takiego wrażenia, że być może ten taki bardzo jasno sformułowany przez panie postulat, czyli legalna aborcja na życzenie, jednak w jakiś sposób zniechęcił tą część bardziej zachowawczą. To znaczy, że oczywiście jest pewnie grupa, która się z tym postulatem utożsamia, ale jest też pewnie grupa, która w październiku bardzo aktywnie państwa wspierała. Po czym stwierdziła, że jednak droga kompromisu albo droga 60% kompromisu to jest coś lepszego niż to, co państwo tak bardzo jasno formułujecie. Czy nie ma pani takiej obawy, że jesteście zbyt radykalni, żeby znowu przyciągać tłumy? Panie redaktorze, dzisiejszy sondaż Kantara mówi o tym, że prawo do legalnej aborcji, prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia, które byłoby motywowane tylko i wyłącznie decyzją kobiety bez podania powodu, bez podania przyczyny, popiera ponad 44%. Ja przypomnę, że poprzednie sondaże były bardzo zróżnicowane, bo tak naprawdę wynik sondażu zależy od sposobu zadania pytania oczywiście, bo kiedy zapytamy w bardzo bezpośredni sposób i zadamy pytanie, czy kobieta, osoba, którą znasz, powinna mieć prawo do podejmowania samodzielnej decyzji w przypadku, kiedy będzie poszukiwała prawa do przerywania ciąży, czy powinna mieć prawo do tego, żeby tą decyzję podjąć samodzielnie, no to wtedy te wyniki są na poziomie chociażby 69%. Ale to, co chyba jest najważniejsze w tym, co wydarzyło się przez te ostatnie miesiące od 22 października, widać bardzo wyraźnie, a przyglądam się temu od bardzo wielu lat, że duża część społeczeństwa jest dzisiaj w procesie. W procesie, w którym osoby, które wcześniej być może faktycznie wspierały w jakiś sposób kompromis od ten, który funkcjonował od 1993 roku, choć de facto on nie funkcjonował i był tak naprawdę zgniłym kompromisem zawartym bez udziału kobiet, dzisiaj stoją na stanowisku, w którym mówią wyraźnie: prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia, wolny wybór kobiety. Zaufajmy po prostu kobietom i dajmy im ten wybór. I jestem przekonana, że to poparcie dla prawa do przerywania ciąży, w którym to kobieta podejmuje decyzję, będzie rosło, bo ten proces się właściwie dokonuje, także na polskich ulicach dziś. Dlaczego więc referendum w tej sprawie to jest zły pomysł? My jako Lewica nie mówimy jednoznacznie, że referendum to zły pomysł w sytuacji, w której faktycznie musiałoby do niego dojść, ale uważamy zdecydowanie, że nie powinno się planować referendum w sprawie praw człowieka, to po pierwsze. Tym bardziej referendum w czasie, kiedy partia rządzącą jest Prawo i Sprawiedliwość, które nie tylko zmonopolizowało media publiczne, ale także przede wszystkim można powiedzieć, że bardzo mocno finansowo wspiera wszystkie organizacje prawicowe, które przeciwne są prawom kobiet i prawo do tego, żeby kobieta samodzielnie podejmowała te decyzje. Może po prostu zostać zmanipulowany. To znaczy, pani powiedziała przed momentem o 44%, a więc teoretycznie państwo powinniście być spokojni o ewentualny wynik takiego referendum. Tak, ale panie redaktorze, trzeba pamiętać, że takie referendum powinno być poprzedzone nie tylko wysłuchaniem publicznym, ale także bardzo dobrze przygotowaną kampanią, której faktycznie będziemy w stanie wytłumaczyć i będziemy też mieć wpływ na to, w jaki sposób zostanie zadane pytanie. W tej sytuacji, w przypadku, w którym takie referendum zostałoby zorganizowane, to marszałek Sejmu miałaby wpływ na sformułowanie pytania i tutaj naprawdę otwarta droga do bardzo wielu manipulacji. Znaczy powiem bardzo szczerze, przyglądając się temu, co dzieje się w obszarze prawa do aborcji, wiemy, że co trzecia bądź co czwarta Polka przerwała ciążę. Wiemy, że kobiety przerywają ciążę w domu legalnie za pomocą aborcji farmakologicznej. Wiele kobiet wyjeżdża za granicę i przerywają ciążę po prostu w klinikach aborcyjnych za granicą. Rocznie około 100 tysięcy Polek po prostu przerywa ciążę. To nie jest tak, że jakikolwiek zakaz spowoduje, że po prostu aborcji nie będzie. No, jeżeli rozmawiamy o aborcji, to oczywiście powinniśmy rozmawiać o rzetelnej edukacji seksualnej, o dobrym dostępie do środków antykoncepcyjnych, o dostępie do legalnej sterylizacji, dostępie do chociażby tabletki dzień po, czyli tak zwanej tabletki Ellaone bądź innych środków, które są dostępne kilkanaście kilometrów od Szczecina przecież tak naprawdę, w każdej aptece, czasem nawet w drogerii, a w Polsce kobiety muszą starać się o dostęp do recepty na tę tabletkę.
Pani poseł, a nie obawia się pani, że rzeczywiście ogólnopolski strajk kobiet będzie słuchany do momentu, kiedy będzie poruszać tego typu właśnie tematy jak aborcja, które jest wygodne po części dla partii rządzącej, która w dużej mierze musi się żywić polaryzacją? A w momencie, kiedy panie będziecie chciały poruszyć inne tematy, tak jak były próby dotyczące, nie wiem, prawa pracy, oświaty, to tak naprawdę ta państwa opinia no, nie będzie już tak mocno absorbowała odbiorców. Panie redaktorze, w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet pracuje Rada Konsultacyjna i różne grupy w ramach Rady Konsultacyjnej, które pracują nad poszczególnymi tematami, różnymi obszarami. W tym oczywiście są także obszary dotyczące chociażby wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, prawa pracy, ale także przemocy wobec kobiet. I to one samodzielnie w swoich grupach wypracowują te poszczególne rozwiązania dla poszczególnych postulatów, ale strajk kobiet już od 2016 roku tak naprawdę można powiedzieć, że był obecny na polskich ulicach nie tylko z tematem aborcji, ale także z szerokim wachlarzem różnych tematów dotyczących nie tylko kobiet. Pani poseł, ja zawsze obiecuję naszym internautom, że będą się pojawiały od nich pytania i ich sugestie, a więc mam takie dwa. Pierwsze to od pani Agaty. Drapieżca seksualny to ostre porównanie, znów nie do wiary, jedyne adekwatne. Należy nazwać rzecz po imieniu i nie stosować eufemizmów, zwłaszcza w kwestii przemocy seksualnej. No tak, drapieżca seksualny to takie określenie właściwie z języka angielskiego. Ale ono dobrze faktycznie tutaj pasuje do tej sytuacji księdza Andrzeja Dymera, bo na pewno wiele osób zna te głośne nazwiska, chociażby ze świata filmów czy ze świata mediów, takie jak Jeffrey Epstein, ale także bardzo słynny amerykański trener gimnastyczek Nassar. To są osoby, które wykorzystują swoją pozycję i to poczucie władzy, które mają do tego, żeby faktycznie, można powiedzieć, w pewien sposób polować na ofiary. No tak to wyglądało niestety także w przypadku księdza Dymera. Naszych internautów zachęcam do zadawania pytań. Pan Michał wcześniej zadał takie oto pytanie. Dlaczego Lewica nie popiera wprowadzenia progresywnego podatku od reklam? To ja tylko przypomnę, że Lewica w czasie 9. kadencji Sejmu złożyła ustawę o podatku dotyczącą właśnie takich gigantów cyfrowych. Dziś, kiedy toczy się debata o wolnych mediach, tak naprawdę rozmawiamy przede wszystkim o tym w kontekście także tego, jak wygląda dziś telewizja publiczna i w kontekście tego, że przecież tak naprawdę wsparcie finansowe, które telewizja publiczna otrzymuje z publicznych pieniędzy jest ogromne. No, wszyscy pamiętamy to, co wydarzyło się rok temu w Sejmie. 2 miliardy na telewizję publiczną. O jakości telewizji publicznej moglibyśmy pewnie dyskutować cały program, bo to w jaki sposób... Myślę, że wystarczyłoby prześledzić chyba paski TVP Info, żeby sprawdzić, jak naprawdę dziś wygląda relacjonowanie rzeczywistości. Ja tak zawsze się uśmiecham, jak przychodzi do mnie do programu gość, który i tak odwiedza telewizję publiczną, a pani wiem, że odwiedza od czasu do czasu, a więc takie narzekanie, ale z drugiej strony odwiedzanie, to niektórzy mogliby powiedzieć delikatna hipokryzja. No tak, panie redaktorze, tylko że ja przypomnę jasne stanowisko także Lewicy, jeśli chodzi chociażby o likwidację telewizji publicznej. My otwarcie mówiliśmy o tym, że jeśli porównać telewizję publiczną chociażby do brudnego okna, no to jesteśmy zdania, że tego okna się nie wyważa, tylko to okno się po prostu myje, tak? Czyli wierzymy, że można dziś usiąść do stołu i rozmawiać o tym, jak telewizję publiczną naprawić, a nie po prostu jak ją zamykać czy też prywatyzować, bo to nie są najlepsze rozwiązania. Pani poseł, dwa tematy jeszcze ode mnie. Pierwszy temat, trochę odbiegniemy od tych spraw ideologicznych i porozmawiamy chwilę o gospodarce. Dzisiaj minister zdrowia zapowiedział możliwy powrót do obostrzeń po tym, jak okazało się, że miniony weekend tłumnie spędzaliśmy nad morzem, w górach i na wszelkiego rodzaju dopuszczonych rozrywkach. Według pani możliwe jest to, że obostrzenia powrócą, czy to jest takie trochę żółte światło ostrzegawcze? Panie redaktorze, jeśli przyjrzymy się obostrzeniom na przestrzeni ostatnich chociażby 3 miesięcy, tak naprawdę gdybyśmy cofnęli się do końca listopada i do początku grudnia, no to razi brak konsekwencji, brak planu. Mam wrażenie, że plan rządu na walkę z pandemią to jest faktycznie jakiś plan zarządzania po prostu chaosem, bo ja tylko przypomnę, że po tym jak galerie handlowe zostały zamknięte, w grudniu zostały otwarte,
W grudniu mieliśmy 3 niedziele handlowe i tak naprawdę trudno, ja nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze wierzy w to, że te liczby publikowane przez Ministerstwo Zdrowia dotyczące nowych chociażby zakażeń mają jakikolwiek związek z tym, jakie decyzje podejmuje rząd. To znaczy nie widzę tutaj absolutnie faktycznie żadnej korelacji. My przede wszystkim powinniśmy się dzisiaj skupić na tym, żeby jak najszybciej zaszczepić jak największą liczbę osób. Musimy się skupić na tym, żeby dzieci i młodzież mogły wrócić do szkoły, bo przecież przypomnę, że wciąż w trybie zdalnym pozostają uczniowie klas ósmych, uczniowie klas maturalnych, a przed nimi za kilkanaście tygodni jeden z najważniejszych egzaminów ich życia. No ale widzimy dziś taką sytuację, w której rząd mówi, że pomaga i że przeznacza ogromne fundusze dla przedsiębiorców, a tymczasem do nas dzwonią przedsiębiorcy, my się przecież z nimi spotykamy. I widzimy, jak to działa. No, ostatnia tarcza, tarcza numer 6, tak naprawdę podzieliła przedsiębiorców na gorszych i lepszych. I to tylko powoduje nie tylko, można powiedzieć, że konflikty, ale także taką sytuację, w której wielu przedsiębiorców stoi dziś na skraju bankructwa i zastanawia się, czy nie zamknąć swoich biznesów, ale też zastanawiają się, dlaczego jedni otrzymali taką pomoc, a drudzy jej nie otrzymali. Ja muszę dopytać w takim razie, bo to jest rzeczywiście bardzo interesujący temat. Jeżeli według pani to jest taki system zarządzania chaosem, to w takim razie co należałoby być może zamknąć, co być może należałoby otworzyć i jak należałoby według pani jako posłanki uporządkować ten system zarządzania tym, co nam wolno, a czego nam nie wolno w czasie pandemii. Bo to jest rzecz, która na pewno naszych internautów obecnie bardzo interesuje. Ja przypominam sobie spośród setek tysięcy konferencji prasowych premiera Morawieckiego taką konferencję prasową, wydaje mi się, że ona była gdzieś w październiku, na przestrzeni października i listopada, w której premier pokazywał nam wykresy, które miały mówić o tym, że wszystkie obostrzenia, wszystkie nowe decyzje rządu będą oparte o to, jak będzie rosła liczba zakażeń. Tam były podane konkretne liczby, które będą korelowały z tym, jakie będą decyzje dotyczące obostrzeń. To nijak się ma do tej sytuacji, jaką mamy dziś tak naprawdę. Wyobrażam sobie, że moglibyśmy dzisiaj zastanowić się nad tym, żeby otworzyć częściowo gastronomię. Oczywiście zachowując ten reżim sanitarny i absolutnie od niego nie odstępując, no ale trudno dziś wytłumaczyć, że mamy na przykład otwarte galerie handlowe, ale zamknięte restauracje. Tak jak wcześniej mieliśmy sytuację, w której zamknięte były kina, ale otwarte były sklepy budowlane. No, trudno szukać jakiegokolwiek ciągu logicznego, który stałby za tymi decyzjami. Z drugiej strony, pani poseł, jak spojrzymy sobie na ciąg logiczny w innych krajach europejskich, to można odnieść takie wrażenie, że ten nasz jest jednak nie taki zły chyba, bo to, co się dzieje w Czechach na przykład, czyli kolejny stan wyjątkowy, to, co się dzieje we Francji, to, co się dzieje w Belgii, czyli w niektórych krajach godzina policyjna i możliwość oddalania się 15 kilometrów od swojego miejsca zamieszkania, no to brzmi jak takie hasła, które gdyby były wprowadzone w Polsce, to mielibyśmy no, rozruchy uliczne, a więc może że jest pani za surowa. Panie redaktorze, ale to chyba wynika także jeszcze z innego aspektu. Być może obywatele innych, niektórych z tych państw, które pan wymienił, po prostu ufają swojemu rządowi, swoim przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia i osobom, które faktycznie zarządzają walką z pandemią. No bo za chwilę minie rok od czasu, kiedy faktycznie COVID zawitał do Polski. Ja przypominam sobie sytuację, w której głosowaliśmy w Sejmie nad pierwszą ustawą covidową. To był początek marca. Jeszcze wtedy w Polsce nie mieliśmy żadnego przypadku i my wtedy bardzo podkreślaliśmy ten fakt, że obywatele przede wszystkim muszą być dobrze poinformowani co do tego, jakie decyzje będzie podejmował rząd i z czego one będą wynikały, bo w ten sposób buduje się po prostu zaufanie do rządu i zaufanie do jego przedstawicieli, którzy te decyzje podejmują. Tymczasem widzi pan, jak wygląda u nas system szczepień, jak wyglądają obostrzenia nowe, które są wprowadzane, a potem wycofywane. No i stąd to wrażenie być może chaosu i nie dziwię się przedsiębiorcom, którzy podejmują taką decyzję o aktach nieposłuszeństwa obywatelskiego. No bo ci ludzie są dzisiaj pozostawieni zupełnie bez pomocy, bez opieki i znajdują się naprawdę w dramatycznej sytuacji. No to jest rzeczywiście prawda, że docierają do nas informacje o kolejnych przedsiębiorcach, którzy to obywatelskie, gospodarcze nieposłuszeństwo planują. Ten temat będziemy, pani poseł, kończyć. Ostatnie pytanie, wróćmy może do wątków politycznych, jeżeli pani pozwoli. Co ma w sobie takiego Szymon Hołownia, że politycznie, zaznaczam, żeby nie było żadnych kontrowersji, uwiódł już 3 posłanki i zbudował swoje koło
parlamentarne. Czy pani to zauroczenie polityczne rozumie? Szymon Hołownia mówi dziś językiem Roberta Biedronia sprzed 2 lat. To właściwie po prostu ktoś nowy na scenie politycznej, ktoś, kto faktycznie przeprowadził bardzo dobrą kampanię w czasie wyborów prezydenckich i rozumiem, że są osoby, które mogą być zafascynowane. Ja jestem stała w uczuciach w życiu, także politycznie. Moje poglądy od lat są niezmienne, dlatego dzisiaj jestem tu, gdzie jestem, bo od zawsze moje poglądy były bliskie socjaldemokracji, były bliskie lewicy. No ale rozumiem, że są dzisiaj osoby, które z różnych powodów i z różnych pobudek prawdopodobnie podejmują decyzję o tym, żeby dołączyć do Szymona Hołowni, bądź na tym poziomie parlamentarnym, na poziomie samorządowym, ale także na tym poziomie, na którym chcą się po prostu przyłączyć do nowego ruchu, który ma nową energię, nową świeżość. Widzieliśmy już takie nazwiska w polskiej polityce, było ich wiele. No i myślę, że... Z pewnych dróg pani są analogiczne do sytuacji obecnej Szymona Hołowni? Musiałabym pewnie wymienić Kukiza, potem Ryszarda Petru, prawdopodobnie także wiele osób szukało... Na Myślałem, że pani jeszcze etapie... Roberta Biedronia wymieni też. No właśnie, ale chciałabym powiedzieć, że wiele osób na jakimś etapie szukało analogii pomiędzy Robertem Biedroniem a Szymonem Hołownią, ale ja tylko przypomnę, że Robert Biedroń jest obecny w polskiej polityce od kilkunastu lat. Był także wcześniej aktywistą, działał politycznie przez bardzo wiele lat. I nie jest osobą, można powiedzieć, która przeszła z jednego świata, w tym przypadku świata medialnego, do świata polityki, tylko był w nim obecny od zawsze. To pani poseł, powtórzę swoje pytanie. To co w takim razie według pani ujmuje kolejnych parlamentarzystów i samorządowców w Szymonie Hołowni? Czy to jest czysty polityczny koniunkturalizm, bo mu w sondażach rośnie? Czy pani też czuje tą ideę, która za Szymonem Hołownią przemawia? To znaczy, panie redaktorze, ja lubię jasno dookreślone byty polityczne, które mają swoją tożsamość. Jestem przekonana o tym i tak też czuję, dlatego właśnie jestem w lewicy, że lewica taką tożsamość ma. My jasno wiemy, jakie są nasze cele, nasze ideały, ale także nasze priorytety. I dlatego dziś, kiedy klub parlamentarny Lewicy w Sejmie składa się z 3 partii, jesteśmy w stanie wypracowywać jasne stanowisko w bardzo wielu sprawach i to stanowisko jest wspólne. Na dzień dzisiejszy no, widzimy, że Szymon Hołownia to ktoś, kto mówi do nas trochę językiem amerykańskiego pastora, kaznodziei, który czaruje nas słowami o dialogu, o tym, że być może można stworzyć siłę polityczną, która będzie łączyła wszystkich od lewa do prawa. No ale rzeczywistość polityczna niestety bywa bardzo brutalna, dlatego myślę, że będziemy w stanie ocenić, czy to się Szymonowi Hołowni uda. Tak naprawdę za kilkanaście miesięcy. Dziś mamy sytuację, w której Szymon Hołownia wypowiada się w jakimś temacie, chociażby w temacie prawa do przerywania ciąży, ale okazuje się, że osoby, które są w jego ruchu politycznym, na przykład się z nim nie zgadzają i mają zupełnie odmienne zdanie. Za chwilę ta rzeczywistość sejmowa pewnie bardzo mocno zweryfikuje koło poselskie Szymona Hołowni, bo ja będę z uwagą przyglądać się temu, jak będą wyglądały głosowania. Nie żałuje pani, że Edyta Łągiewska Wyjazd nie dołączyła do lewicy, a właśnie do ruchu Szymona Hołowni, bowiem ona ze swoimi poglądami i wystąpieniami publicznymi no raczej można powiedzieć, że no plasuje się na tej lewej stronie sceny politycznej. Siedziała prawie rok niezagospodarowana w Radzie Miasta, a lewica nie wyciągnęła po nią ręki z tego, co wiem. Panie redaktorze, znamy się z radną Edytą Łągiewską Wyjazd od kilku lat. Byłyśmy razem w Szkole Liderów Politycznych. I życzę jej powodzenia i każdy z nas samodzielnie podejmuje decyzję o tym, w jakim miejscu chce być, w jaki sposób chce się politycznie realizować i do kogo jest mu po prostu bliżej. No, widocznie pani radna Edyta Łągiewska-Wyjazd uznała, że Szymon Hołownia to jest odpowiednia osoba, z którą ona chce budować swoją polityczną przyszłość. Nie mnie dzisiaj oceniać chyba, co stało za tą decyzją i co tą decyzję po prostu spowodowało. To jak bawimy się w publicystykę, to na koniec jeszcze poseł Jarosław Rzepa, poseł Sławomir Nitras i posłanka Katarzyna Kotula na jednej liście wyborczej w 2023 roku, okręg 41 Szczecin. Możliwe to, czy to niemożliwe? Panie redaktorze, warto rozmawiać na opozycji, to jest oczywiste i my nie ukrywamy, że od wielu miesięcy takie rozmowy... Szymon Hołownia trochę, warto rozmawiać, nie ukrywamy, ale... Nie ukrywamy, że rozmawiamy, nie ukrywamy, że rozmawiamy, absolutnie, panie redaktorze, my się tego nie wyrzekamy, że takie rozmowy od kilku miesięcy dotyczące wspólnych jakichś punktów programowych się oczywiście toczą, to nie oznacza,
że za kilka lat znajdziemy się wszyscy na jednej liście wyborczej, bo my tak naprawdę nie wiemy dzisiaj, czy w związku z tym, co dzieje się w porozumieniu zwanym nieporozumieniem, nie będzie na przykład przyspieszonych wyborów, czy ten termin wyborów parlamentarnych faktycznie będzie tak odległy, jak nam się dzisiaj wydaje. Więc w polityce tydzień to dużo, a 2 lata to tak naprawdę wieczność, więc wszystko może się zdarzyć. Ale tym bardziej dzisiaj musimy usiąść do stołu i rozmawiać o konkretach. I takie spotkania faktycznie się odbywają. Spotkania dotyczące wypracowania chociażby w minimalnym stopniu tych punktów wspólnych. Dziś w Sejmie odbyło się przecież takie spotkanie dotyczące oczywiście wolnych mediów i tego nowo proponowanego podatku, czy też nowo proponowanej składki. I ja się bardzo cieszę, że takie rozmowy się odbywają, no bo możemy się różnić, ale możemy mieć też pewne punkty wspólne i przede wszystkim możemy rozmawiać o tym, jak powinna wyglądać Polska po COVID-zie, bo to jest chyba dzisiaj najważniejsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Pani poseł, a wie pani, jaki jutro będzie dzień? 17 lutego? Jakie to jest święto? Nie. Być A może. to trzeba nadrobić. Światowy Dzień Kota. A wiem, że pani jest świeżo nawróconą kociarą, a więc takim pozytywnym akcentem możemy tę naszą dyskusję dzisiejszą zakończyć. Posłanka. Bardzo się cieszę, panie redaktorze. To znaczy, że będę jutro świętować. Niestety w Warszawie nie będę się widziała z moim ukochanym kotem Leosiem, który przywędrował do nas z ulicy, ale mam nadzieję, że niedługo dołączy do nas druga kotka. No i docelowo, jak to powiem to na antenie, to już pewnie tak zostanie. Będą 3 koty i jeden duży pies. Trzy koty to jest bardzo duża liczba i odpowiednia moim zdaniem. Posłanka Katarzyna Krutula była we wtorek gościem programu Studio w Szczecinie.pl. Pani poseł, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, i bardzo dziękuję państwu. Życzę państwu spokojnego wieczoru. Naszym internautom również bardzo dziękuję za komentarze i za obecność. To był program Studio w Szczecinie.pl we wtorek. Michał Kaczmarek, dobrej nocy. Zachęcam was na bieżąco do śledzenia naszego portalu. Zeszliśmy za